kulą. Tak. O, kula mówi. Tak. Kula mówi. Odpowiedź na moje pytanie, kulo? Wszystkie. Na pewno? Tak, każde. Dobrze, to zacznijmy może od pierwszego. Co tam tak skrzypi u mnie w pokoju nocami? To jest mój sąsiad, ten Gottfried, który ma, no cóż, no ma mechaniczny, drewnianą nogę i ona po prostu chodzi, nie może spać, ma problemy. Ale ja mieszkam w samotnej chacie w lesie. A, tak, to na pewno są, no to wiedźmy chodzą po tatu nocą i szukają... No, to przecież logicznie niedaleko stąd jest domek na górze i stopie. A, zawsze chciałem się tam przejść. Dobrze, a gdzie jest mój kot? Genowy, niedawno uciekł, czarny, mały. Mój kot? Odpchany siarką. Twój kot uciekł od ciebie 5 lat temu, tak? Ja tego nie pamiętam. No bo masz problem z pamięcią. Jesteś tego pewna, nie każdy ma 234 lata i tak jesteś w świetnym stanie. A przecież ja cię wykonałem wczoraj. Tak, to fakt, ale ja widzę też przeszłość. Widzisz przeszłość? Tak. To przypomnij mi, co ja wczoraj jadłem, bo nie pamiętam, a taką sraczkę wiem, że ja nie mogę. Pamiętam, to były ludzkie niemowlaki. Nie, niech nie jest, kurczę, zabraniami pielęgniarka. No, to słuchaj więcej lekarzy. Ale orkowie najechali wioskę, zabili wszystkich lekarzy, no kurczę, nie ma żadnej wioski. O, gdzie są najbliżsi lekarze? Najbliżsi lekarze, ty jesteś najbliższym lekarzem. Tak, jesteś lekarzem, masz 4 certyfikaty i... jesteś tam... To powiedz, kto mi zerwał mój ten piorunochrom. To były właśnie te wiedźmy, które tam wpadły. Gdzie?